Zapraszamy do zadawania pytań. Chciałbym powiedzieć, czy wirtualna Polska, czy pan trener nie jest zdziwiony tym, że informacja na temat transferu, propozycji transferowej Mirosława Radowicza wychodzi dzień przed tak bardzo ważnym meczem? Well, I think I don't know too much about that, but I can hear you that if there are rumors connected with good players, there always be rumors. Rado is a big player for us and he's not going to be able to stay. Powiedział, że jeżeli istnieją plotki związane z dobrymi zawodnikami, takimi jak na sprawę, to no to jednak jedynie plotki i Rado na pewno zostanie. Coach Lebele said today that he doesn't have to win, but I think he was cheating because they got PSV 12 points over them. So do you think that Europa League is the only chance for Lebele for this season to prove that he's a good coach on the right place in Ajax? I don't think Frank de Boer needs to prove that he's a good coach. He's had this team for 4 years. I think at least they won the championship 4 years in a row, which has never been done in for Ajax before. They sell players to Premier League for a lot of money. They bring good young players through. At the moment they are second in the league with a decent amount of points, but PSV is not losing anything hardly and are doing really well. Of course it's difficult for them to win the league, but it's not impossible. And I'm sure they would love to go as far as possible in Europa League, having played teams like PSG, going here last year, and Barcelona before Christmas. So they play in Champions League more or less every year. And the history of this club, Ajax, and I'm sure they would love to go as far as they can in this competition. Czy gra w Lidze Europy i zwycięstwo będzie szansą dla trenera drużyny Ajaxu, żeby udowodnić swoją wartość, że powinien zostać? Trener Berg powiedział, że nie sądzi, że trener de Berg powinien cokolwiek komuś udowadniać. Prowadzi ten zespół już 4 lata. 4 razy z rzędu udało mu się zdobyć mistrzostwo kraju. Udało mu się sprzedać zawodników do Premier League za bardzo dobre pieniądze. Udało mu się również wypromować wielu młodych, utalentowanych piłkarzy. Teraz zajmują drugie miejsce w lidze. Ciężko jest wygrywać ligę co roku. Ajax jest to drużyna, która gra regularnie w Lidze Mistrzów, mierzy się z takimi zespołami jak chociażby przed świętami z PSG czy z Barceloną. Biorąc pod uwagę historię klubu, to trener jest pewien, że tak powiedziałam, nie musi nic nikomu trener udowadniać, ale my chcemy zajść w tych rozgrywkach tak dla tego, co tylko możliwe. Kolejne pytanie. Ja to wstanę Ciebie, Zmona Polska. Panie trenerze, czy ma Pan już skład na jutrzejszy mecz? Czy są jeszcze jakieś zapytania? Jeśli tak, na jakich pozycjach? Yes, the squad for tomorrow will be 18 out of those 20 who started today. Skład zostanie wybrany z 18 zawodników, którzy będą się trenować na boisku. Kolejne pytanie? Pytanie do Iwisy Wydoliaka. Iwisa, ty zawsze mówiłeś, że te pierwsze mecze w sezonie są pewną niewiadomą, że nie da się być jeszcze na te pierwsze spotkania w optymalnej dyspozycji. Czujesz, że drużyna jest już bliżej tej optymalnej dyspozycji niż tydzień temu? No tak, bo zawsze mówiłem na akurat te pierwsze, jak nas trafiały na początku tam z New Saints. Pierwszy Śląskiem Wrocław i one są, te mecze są już za nami, także teraz trzeci mecz rzędu już zapaliśmy tam rytm meczowi i po prostu się nie obawiamy. Wychodzimy jutro z chęci, żeby wrócić do Warszawy z korzystnym wynikiem, ale przed nami też jest rywal, który chce, żeby miał dla siebie korzystny wynik.
grali już w tym roku w lidze mistrzów, odpadli i na pewno na papieru są faworytami, ale jak mówię, już dostaniemy kolejne informacje, jak możemy wykorzystać ich słabości i to by chcieli jutro wykorzystać. Komentowaliście jakoś w samolocie te plotki dotyczące transferu Miloradowicza? Jeszcze raz. Komentowaliście jakoś w samolocie te plotki dotyczące oferty dla Miloradowicza? No, nie chciałbym dużo mówić na ten temat. Jestem jego najlepszym kolegą, coś od dłuższego czasu coś wiem, także mówię. Trener już powiedział, także mamy nadzieję wszyscy, że Rado zostanie z nami. Kolejne pytanie. In the beginning of the season or after winter break, coaches in Poland often say that players are not in a good rhythm yet. Last league game, you decided to change 9 players comparing to game against Śląsk. Why? Because I thought that it is good that after the break, players have to play a lot of games to be in a good rhythm. Yes, it's different opinions and different ideas. I think what we thought and what I thought was we played many friendlies. Dnipro, Zenit, Karabakh, Victoria Pilsen, Dynamo Bucharest to prepare the team to be ready for these matches. And with us having 8 games in 3.5 weeks, after a month where we don't train and don't play, and a month of practice matches and training, and with some players recovering from injuries, of course, it would be very, very difficult to play with the same team all the time and play to your best level. We had quite a good rotation earlier in this year. I don't think it would be possible for us to win the group Europa League like we did, to be at the top of the extra class at the same time without making the changes we did before Christmas. And then, of course, there's a balance how many changes you will make. I saw Bayern Munich winning 8-0 on Saturday, making 3 changes, and 0-0 to Shakhtar Donetsk. So, of course, it's there are no, this is 100% how we do it and this, but for us, with the level of competition we are facing, with the quality of the opposition in Europe, and in extra class for these 8 games, I think we are doing the right things in terms of involving more than 11 players, and there is not that much difference between the players in our team. If you look at the players who played against Jagiellonia, they have won many, many matches in extra class. I think it's only Swoch and Adam Ryszkowski, who is not experienced at this level. So, of course, we were a little bit disappointed with the result and with how we played. But again, this is a development and a learning process, and for many of the players on Sunday was the first game in a long, long time. Not only friendly, but in a proper match with supporters and everything. And, of course, that makes a little bit of difference. So, we will make some changes. How many we will make from week to week and from game to game will depend, like we did from summer till Christmas. But sometimes we make a lot of changes, sometimes we make less. We will judge it week by week. Trener uważa, że nie powinien wystawić podobnego składu w meczu z Jagiellonią co do składu w meczu ze Śląskiem, a nie zmieniać 9 zawodników tak, żeby mogli być wytrąceni z tego rytmu meczowego.
Trener powiedział, że istnieją zawsze różne opinie, różne pomysły, w zależności od osób. Natomiast my zagraliśmy bardzo dużo meczów sparingowych w tym okresie przygotowawczym, między innymi z Dnipros, z Zenitem, z Wiktorią Piznocz czy z Dynamem Bukareszt. Byliśmy gotowi, zagraliśmy 8 meczów w 3,5 tygodnia tak naprawdę. Sytuacja była o tyle trudna, że bardzo wielu zawodników wracało po dłuższej kontuzji. Byłoby bardzo ciężko grać nam tym samym składem w tak dużej ilości rozgrywek i na tym naszym najwyższym poziomie, który chcemy prezentować. Gdybyśmy nie robili tych zmian, być może nie byłoby takiej możliwości, aby wygrać grupę Ligi Europy oraz zajmować pierwsze miejsce w Ekstraklasie. Wymaga od nas tego poziom przeciwników, ich jakość, z którymi się mierzymy. Jeśli chodzi o nasz skład, to nie ma tak naprawdę dużej różnicy pomiędzy piłkarzami, którymi dysponujemy, tej różnicy jakości. W tym meczu z Jagiellonią większość z nich miała duże doświadczenie w naszej lidze, może z wyjątkiem tutaj Mateusza Szpocha i Adama Ryczkowskiego, ale jest to dla nich również bardzo ważna lekcja. Byliśmy ogromnie zawiedzeni, że mecz wyglądał w ten sposób, że nie udało nam się wygrać. Na pewno będą zmiany, czy będzie ich więcej, czy mniej, to będziemy się przekonywać z tygodnia na tydzień, w zależności od dyspozycji zespołu. Jeśli nie ma więcej pytań, zapraszamy na trening o godzinie 20. Pierwsze 15 minut będzie otwarte dla materiału. Dziękuję.